Drogi zboże, drodzy widzowie, drodzy internauci, chciałbym w tej chwili zwrócić się do Was z pewnym przekazem w związku z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy sytuacją powszechnego zaniepokojenia, koronawirusem. Chcę powiedzieć kilka rzeczy praktycznych odnośnie tego, jak będziemy funkcjonować w najbliższym czasie, ale to może w dalszej części wystąpienia. Chcę też przekazać to, co Bóg mówi do mnie w tej kwestii, czym chcę również i was zachęcić. Kieruję te słowa przede wszystkim do zboru Betel, do jego członków, sympatyków, ale również do wszystkich internautów, którzy jesteście w jakikolwiek sposób z nami związani. Sytuacja jest niecodzienna. Sytuacja jest dziwna, bez precedensu. Dlatego jest dla nas też tak trudna, dlatego wszyscy odczuwamy taką presję. Koronawirus, który spowodował na świecie tyle strachu, tyle paniki, tyle różnych nieracjonalnych wręcz zachowań. Nie chcę o tym opowiadać, żeby nie podkręcać tej atmosfery. Chcę raczej przeczytać Boże Słowo Boże Słowo, które jest zapisane w drugim liście do Tymoteusza 1.7. Bóg nie dał nam ducha lęku. Siostro bracie, nie dał Tobie i mi Bóg, ducha lęku, strachu, bojaźni, lecz, lecz ducha mocy, jak mówi inne miejsce, odwagi, synostwa, ducha miłości i trzeźwego myślenia. Ten ostatni aspekt trzeźwego myślenia to później go rozwiniemy. Bóg dał nam ducha odwagi i synostwa. O gdybyśmy tak naprawdę potrafili uchwycić kim jesteśmy w Chrystusie. Obyśmy potrafili naprawdę uchwycić czym jest duch synostwa dla nas. Jak wielkim, jak potężnym, jak niesamowitym jest nasz Ojciec. Wszystkie te okoliczności, które nas tak niepokoją, przybladłyby, nie byłyby tak intensywne. On jest wszechmogący. Zacytuję to słowo, którym we wtorek cytowałem na ostatnim naszym nabożeństwie Wówczas nikt z nas nie miał przypuszczeń, że może być to na jakiś czas faktycznie nabożeństwo ostatnie. Słowo z Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 27: Pokój zostawiam Wam. Mój pokój daję Wam. Daję Wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Myślę, że zwróciliście uwagę na dwa aspekty na dwa podziały jakby odpowiedzialności. Jedna to Bóg, który daje pokój, jest dawcą pokoju, jest księciem pokoju, ale druga jest po naszej stronie. Nie trwórzcie się, nie ulegajcie trwodze. Ten aspekt należy do nas. Moi drodzy, czas, którym przeżywamy, czas powszechnego zaniepokojenia koronawirusem, jest problemem dla wszystkich, dla świata, również dla nas. Nie możemy tego przecież ukryć. Ale chciałbym, żebyśmy dostrzegli, że nie tylko problemem może być szansą. Dla nas Kościoła, dla nas ludzi wierzących może być szansą do tego, abyśmy mogli być ostoją pokoju dla tych, którzy są zaniepokojeni. Abyśmy mogli przynosić nadzieję i radość dla tych, którzy tego tak bardzo poczekują. Którzy tego tak bardzo oczekują. W jaki sposób? Trudno powiedzieć. Sytuacja się zmienia tak błyskawicznie, z godziny na godzinę, z chwili na chwilę. Nie wiadomo, jakie będą możliwości w ogóle spotkań, komunikowania się, ale i tak zawsze zostają nam pewne środki, choćby telefony, choćby komunikatory i różne tego typu sprawy. Możemy być szansą, możemy wykorzystać tę szansę dla innych. My, Boże dzieci, mamy innego ducha, zrozummy to. Nie musimy ulegać strachowi, nie musimy ulegać bojaźni, mamy ducha odwagi. I teraz, w tych czasach, szczególnie powinno to być widoczne. Wrócę do pewnego wydarzenia, które dla nas osobiście, dla naszej rodziny, było tak intensywne końcówką zeszłego roku. Zbór o tym wie, kto śledzi informacje, które się dzieją u nas, to wiecie. Chodzi mi o sytuację, kiedy nasz zięć Michał zachorował, rozpoznano u niego nowotwór. Od razu mówię, jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, że Bogu dzięki jest zupełnie zdrowy w tym momencie. Ale wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, kiedy pierwsza informacja dotarła, Bóg przemówił do mnie psalmem 34, odczytam werset drugi. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń zwycięstwa na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. I wtedy, kiedy nic nie było wiadomo, jak się sytuacja potoczy, kiedy... Umyśle różne scenariusze przywijały się, co się wydarzy, jak się wydarzy, co będzie. Pan Bóg oczekiwał ode mnie w tym momencie, że będę Mu śpiewał pieśń zwycięstwa na jego, chwale, na jego chwałę. Moi drodzy, dzisiaj albo w tym czasie ostatnim Bóg przypomniał mi ten werset i powiedział mi, nic się nie zmieniło, tylko okoliczności są inne. Okoliczności się zmieniły, bo nie choroba zięcia, ale globalny problem. A pozostałe sprawy są takie same. Bo dzisiaj ode mnie oczekuje tego samego: że będę mu śpiewał pieśń zwycięstwa na Jego chwałę i że będę Was do tego inspirował, abyście mogli żyć w ten sam sposób. Kochani, w tej ciemności, strachu, jaka nas otacza, my możemy i powinniśmy być tymi, którzy wnoszą nadzieję, wnoszą radość, wnoszą optymizm wśród tych, gdzie go brakuje. Jeszcze jeden werset przeczytam, a potem przejdę do rzeczy bardziej praktycznych. Jest to księga Izajasza, 54 i 10 werset. Przeczytam to z Biblii warszawsko praskiej Bo góry mogą się poruszyć z miejsca, mogą też się rozproszyć wzniesienia, ale moja miłość do Ciebie nigdy się nie skończy. Nigdy nie przestaną być ważne, zawarte z Tobą przymierze pokoju. Tak oznajmił Pan, który lituje się zawsze nad Tobą. Góry były zawsze symbolem stabilności. Zawsze były, zawsze są i wydaje się nam, że zawsze będą. Jak zawsze stały, tak stoją. Po mojej prawej stronie przez okno widać górę Czantorię, która stoi tam od wieków. My również byliśmy przyzwyczajeni do pewnej stabilności w życiu, stabilności odnośnie naszej pracy, odnośnie naszych finansów, odnośnie ekonomii naszego kraju i w ogóle świata. Stabilność polegająca na pewności takiego pełnego zaopatrzenia medycznego, pewności zaopatrzenia sklepów, swobodnego przemieszczania się, swobodnego zgromadzania się. To wszystko dawało nam jakąś poczucie względnej stabilności. I przypuszczam, że tego nie docenialiśmy. A teraz zaczyna się to wszystko chwiać. A Boże Słowo mówi, góry mogą się rozpaść. Nasze poczucie stabilności oparte na tym wszystkim, co zewnętrzne może się rozpaść. Może się chwiać. Ale czytamy, że Boża miłość nigdy do nas się nie zmieni. Czytamy, że Boże przymierze pokoju z nami nigdy nie może być zachwiane. Że Boża wierność i Jego obietnicy nigdy nie ustaną. Dlatego nie ulegajmy trwodze. Dlatego, siostro, bracie, nie ulegajmy trwodze. Ja odbieram też tą sytuację, która, która jest, którą przeżywamy, jako pewien test dla nas, dla Kościoła, dla Bożych dzieci. Słuchajcie, to tylko jakiś wirus, którego nawet nie widać który tak strasznie namieszał w naszym społeczeństwie. A co będzie, jeśli przyjdą poważniejsze sprawy? A co przy, będzie, jak się zachowamy, jeśli przyjdzie jakieś prześladowanie? Kiedy przyjdzie cena więzienia, a może i śmierci? Jeżeli my nie będziemy umieć zachować się w tych okolicznościach tak jak trzeba, tak jak tego Bóg od nas o, oczekuje. Myślę, że jest to test i chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli go dobrze zdać. Moi drodzy, jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, przechodzę już do drugiej części, kiedy musieliśmy odwołać nabożeństwo niedzielne, nabożeństwo wtorkowe i w ogóle wszystkie spotkania. Jest to precedens, dlatego czujemy się tak tym niezręcznie. I wracam do tego wersetu, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale odwagi i trzeźwego myślenia, inaczej rozsądku. I na tym ostatnim się skupię. Moi drodzy, nasz rząd wydał zakaz zgromadzeń ponad, w grupach ponad 50 osób. To jest stan faktyczny na ten moment sobotnie po południe, 14 marca 2020 rok. Również biskup naszego Kościoła wydał zalecenie. O odwołaniu wszystkich nabożeństw w Kościele Ziemi Świątkowym, nawet w zborach, które liczą mniej osób niż 50. I chcę powiedzieć z całą mocą: Do tego się dostosujemy. Do tego się dostosujemy. Czy to jest jakiś przejaw niewiary? Nie. Mamy ducha trzeźwego myślenia, który nami kieruje, który nam podpowiada. Zadam pytanie. Co stanie się komukolwiek z nas, kiedy zostaniemy w domu? Nic. A odwrotnie, a jeśli byśmy ignorowali te ostrzeżenia i przychodzili, i gdybyśmy zostali zarażeni, innych z zarażali? Gdzie są kraje, które to zlekceważyły? Nawet w zborach. Dziś płacą wysoką, wysoką cenę. Trzeba być rozsądnym. Moi drodzy, nawet kwestii wiary nie wolno nam hojraczyć. Zobaczcie, jest przykład, który chcę zacytować. Dzisiaj z pewną osobą o tym rozmawiałem samego Pana Jezusa. Była sytuacja, kiedy rozścieczony tłum chciał go strącić ze skały. W tym momencie on się odwraca i pełen mocy, godności, autorytetu. Przechodzi, ludzie się rozstępują. Tłum żądny krwi, tłum pałający chęcią mordu, rozstępuje się przed nim. On przechodzi. A innym razem? Siódmy rozdział Ewangelii Jana się rozpoczyna takimi słowami. Nie chciał chodzić po Judei, gdyż Żydzi zamierzali go zabić. I nie chodził. Kiedy trzeba było przejść, nie zrobił tego. Poszedł tam później. Czytamy po kryjomu. To co stworzył? Niewiara? Czy nie mógł tego wykorzystać, że jeśli by go napadł napastliwy tłum, to wtedy użyłby tej samej mocy i znowu tłum by się rozstąpił? Nie. Na te wszystkie pytania odpowiadam nie. Po prostu rozwaga. Rozwaga, która jest nam potrzebna dzisiaj w tym czasie. Dlatego, moi drodzy, zgodnie z zaleceniami władz i państwowych, i kościelnych, odwołujemy nasze nabożeństwa. Do czasu, póki będzie to konieczne. I mój apel: wykorzystajmy czas. Wykorzystajmy czas. Tak łatwo jest go po prostu zlekceważyć, tak łatwo jest go zmarnować. Wykorzystajmy ten czas, który mamy niejako w gratisie. Po pierwsze, na relacje z Bogiem, na modlitwę, na słowo. Tak często mówimy, brakuje nam czasu. A po drugie, po prostu na relacje z rodziną. Zwłaszcza mówi tutaj do ojców, wykorzystajmy ten czas. W normalnym pędzie życia zabiegani, może mamy ciut więcej czasu, zainwestujmy go dobrze. Tak łatwo go zmarnować, śledząc może zbyt intensywnie wydarzenia, które nas otaczają, lub przeznaczając go na coś mniej istotnego. Moi drodzy, będziemy Was, kochane zboże, informować o wszystkim na bieżąco. Proszę wszystkich dołączajcie do naszej grupy na WhatsAppie. Jeśli ktoś jeszcze nie jest, to proszę dołączcie, można zadzwonić do naszego administratora brata Jana Keniga. Na końcu będzie podany numer telefonu. Obserwujcie również naszą stronę internetową, Facebook, wszystkie inne komunikatory. Wszystko co ważne będzie się pojawiać. I chcę zakończyć tym samym słowem. Nie dał nam Bóg ducha nieboli. Ducha bojaźni, ale odwagi, synostwa i trzeźwego myślenia. Dlatego nie ulegajmy trwodze. Kochane Boże drogie siostry, drodzy bracia, błogosławię was. Życzę pokoju. Życzę w tym wszystkim, byście mogli być świadectwem i światłem dla tych, którzy was otaczają. Niech Bóg was błogosławi, niech Bóg nas wszystkich przeprowadzi przez ten trudny czas Bożego błogosławieństwa.